nie tylko ten kierowca musiał zawrócić. Mieszkańcy Bobrka skutecznie zatarasowali mu drogę, blokując wjazd na tereny po hucie Bobrek. Protestowali w ten sposób przeciwko wysypywaniu śmieci nieopodal ich domów oraz zwożeniu toksycznych odpadów. Przez ten smród, syf i fetor jest naprawdę strasznie. Dzieci bolą głowy, biegunki mają, różne mają wysypki. Ja mówię, jest strasznie, po prostu nie da się okien otworzyć. To się rozpływa na teren całego Bobrka, w zależności od tego, jak wiatr zawieje. Ludzie w tej chwili chorują od kilku dni. W sobotę do mnie pisał kolega, który tutaj niedaleko mieszka, że czuje się jak nad morzem, bo śmierdzi rybami. Przywieźli jakąś padlinę z ryb. Wysypali, nie zdążyli zasypać, smród poszedł na cały Bobrek. Protestujący podkreślali, że proceder zwożenia nielegalnych odpadów na Bobrek kwitnie, bo władze miasta są bierne. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego z zarzutami protestujących się nie zgadzają. Wydaliśmy decyzję cofającą zgodę na działanie tego przedsiębiorcy, jednak SKO dwukrotnie zwróciło nam ją do ponownego rozpatrzenia. Zebraliśmy aktualnie ogromny, obszerny materiał i wysyłamy po raz trzeci. Podjęliśmy decyzję, mamy nadzieję, że SKO pozytywnie się do tego ustosunkuje. Po drugie, współpracujemy z wszystkimi służbami, policją, strażą miejską, pożarną, WIOŚ-em, a także prokuraturą. Wykonaliśmy dodatkowe badania próbek tych materiałów, które są przewożone na sąsiadujące tereny i aktualnie zgłosiliśmy do prokuratury właśnie te wyniki badań. To nie pierwszy protest mieszkańców Bobrka. W lipcu ubiegłego roku, by zwrócić uwagę na problem, przeszli z dzielnicy przed Urząd Miejski.